I jestem na rybach. Byłem tutaj już nieraz. Tam nawet nagrywałem film o wydrze. Dzisiaj niestety tam nie wejdę, ponieważ jest impreza i jest dookoła porozstawiane są barierki. Żeby tam wejść trzeba zapłacić, a nie będę płacił za imprezę, jak nie będę w niej uczestniczył. Można tutaj powędkować. Tylko jest tak, bardzo niska woda, aż zdziwiony jestem, że taki duży odpływ. Pogoda trochę jest taka jesienna, ale to trzeba spróbować, porzucam parę razy, widzę, że tutaj nie puszczają wody, czyli nie wiadomo, czy było coś, jakoś on to wyczuwa, jak jest ze zbiorników puszczana woda z tamtego miejsca i on lubi wtedy wchodzić. Zobaczymy, może gdzieś tu się jakiś kręci, może jakaś inna ryba się kręci, porzucam pilkerami, mam krewetki, mam robaki, może coś z tego będzie. I ja już jestem gotowy. Oczywiście na początek pilker czerwony. I porzucam. O! Siedź, no niemożliwe! Tak, jest ryba. Ale jak to? Żeby to nie była ryba pierwszego rzutu, tak zwana, nie? Ale cóż to będzie? Makrela? Tak. Ale zaskoczony, mile jestem. Tutaj na trawkę i zaraz wypuścimy, niech płynie. O, pięknie się odczepiła, hopla. I poszło. Daleki rzut. Oj, tym wędziskiem można rzucić. I siedzi druga. No to jest makrela, może gdzieś tu przy makreli też łosoś lubi siedzieć. Nie, tak, makrela, makrela. Pięknie. Dwa rzuty, dwie ryby tego. Nie było. Hopla. Rzucę bardziej. Teraz. Tam. Do wejścia. O, coś było. O, i jest. Oj, to naciągnęło makreli. A ostatnio jeździłem tutaj. Nic. Makrela za makrelą teraz. Dzięki. Elegancki. O, sama się wyczepiła. Aż. To mi się podoba. O, i siedzi. O, ta już
Łoto, kawał ryby. Ojejku. Ale piękno. Szybkie foto i do wody. No i wędkuję cały czas z tym samym pilkerem. Bo mam nadzieję, że gdzieś będzie łosoś, ale teraz jest cennego. Dalej makrelki, gdzieś tam siedzi całe stado. Tak. Obsesam. O, i się wypięła pięknie. O, czyli jest. O, jednak to jakaś rybka. Tylko no, szła inaczej, dziwnie, strasznie. I się odczepiła. Chyba zaraz przynętę zmienię, tylko nie wiem na jaką, bo jak jest makrela, to no. Łupię we wszystko. Zmieniłem teraz blachę na, znaczy pilkera na blachę, na miedziaka dużego, 40 gram. Powinien daleko też latać. O, moment, walecie zaraz. Spadnie żyłkę przy moim szczęściu. Coś uderzyło. Czyli dla makreli nie ma różnicy. Małe, duże. Coś jak błyśnie. Się poruszy, ciach. Jakby one miały tak powyżej kilograma. A są takie makrele. Chciałbym tą hiszpańską złapać. No, nie ma moich łososi, ale na koniec jeszcze niebieskiego, srebrnego pilkera, 25 gram. Może poczekam trochę, niech to padnie. O! I pogotowiu makrela. Tutaj tylko, o, ręka jak jest łuską obłożona. Tego za cholerstwo nie idzie czasami ściągnąć. Z kowrotka. Korbki to jest po prostu masakra, żeby tego się pozbyć. I tak samo po śledziu. To jest tak samo jak ze śledziem. Cóż tym razem. Strasznie hłasuje ten kołowrotek. Muszę go rozebrać i wyczyścić. O, o, i teraz cicho idzie. Nie wiem, o co to chodzi. Nie no, tutaj nie damy nic rady innego złapać. O, i tu przy samym tym. Ha! Ale to taki sezon już jest późny na makrele. Ono zaraz będzie odchodzić. A sezon na początku i w środku sezonu makreli nie było. Ja byłem tutaj przecież kilka razy, nic nie nagrałem, bo po prostu nic się nie działo. A teraz, no jakby nie patrzeć, rybco nie miara. Ale dobra, ostatni raz. Zbieram się, muszę tylko ręce wyczyścić dobrze. Później na kierownicy to wszystko zostaje. I jadę do
do drugiego, na drugie miejsce, na drugą miejscówkę. A, bo trafiła się... Nie. I dojechałem. Piękna pogoda, tutaj muszę zleźć na dół. Parę rzutów wykonam, zobaczyć co z tego będzie. Mi bateria pada, kurczę blade. Mam nadzieję, że druga jest naładowana. Zaczynam. Trochę poprawić tutaj. Szyłkę poskracać, znaczy porobić nowe przepony, bo tam mi się już wyrobiły. Gdzieś o te skały jednak szoruje. Odpływ nadal duży jest. Ale spróbujemy tutaj. Nie. Kurczę, makrele mamy. No i białe kopyto dało pokaz przy pierwszym rzucie. Słyszałem nieraz, tam ktoś mi mówi: Przemek, daj sobie spokój. Załóż gumę, jak chcesz powędkować. Ja po prostu nie umiem zbytnio wędkować na gumy i dlatego tego nie robiłem. O, całkiem inaczej to czuć. Ależ ryba. Ja dziękuję. Jaki lir. O, mamma mia. Ależ petarda. No tego to się nie spodziewałem. Co za bestia. Ależ piękny. Kurczę blade. Potężny. Jak ja dawno takiej ryby nie złapałem. Mam długi podbierak, bo ja tutaj już swoje rzeczy nagubiłem. Oj, tą rybkę to będzie na kolację. Tam wciągnąć. Oj, bo jak pójdzie mi pod kamień, tak lipa. Piękny. Ależ to waży sporo. Kurde, bele. Ale niesamowite. Potężny. I teraz na główkę 35 gram zamiast gumy nałożyłem krewetkę. Wykonałem ileś tam rzutów z gumą, więcej nie było nic. No i założyłem druga zamiast, nie wiem tylko czy coś. O! Jest! I to ryba. Ale jaka to, nie mam żadnego pojęcia. Może lir. Pięknie. O, proszę ja ciebie.
trzeba kombinować z przymiotami. Trochę tą, trochę tą. Koleżanka mywa już tutaj jest. Oj, już ją widzę. Jakby to tuńczyk, by to kolor widzę. Kolor. Kolejny lir. Trochę mniejszy. Ale jest. Piękna kolejna ryba. Dobra, spróbuję go odhaczyć. No, ale on jeszcze, będzie tutaj. Będzie tutaj skakał troszki. Mam nadzieję, że głęboko tego nie zażar. Oh.